Naszego wydarzenia w formie online w lipcu, co tydzień na portalu dla pilota publikujemy jeden wykład i nasza inicjatywa spotkała się z ciepłym przyjęciem ze środowiska lotniczego. Na Waszą prośbę dogrywamy dzisiaj odcinek związany z wykonywaniem lotów w warunkach zimowych na samolotach i na śmigłowcach. Zapraszamy. Dzień dobry, dobry wieczór. Gosia Rutkowska. Sylwek Serwach. Witamy na naszych zajęciach dotyczących latania zimą. Plan wykładów to zarządzanie ryzykiem podczas planowania lotów VFR, zagrożenia występujące podczas tych lotów, podejmowanie decyzji, oczywiście briefing meteorologiczny, briefing operacyjny w warunkach zimowych. Na tym wykładzie chcieliśmy się przede wszystkim skupić na omówieniu, jaki wpływ ma brak doświadczenia pilotów w wykonywaniu lotów w warunkach zimowych na bezpieczeństwo wykonywania tych lotów. Następnie powiemy o oblodzeniu samolotu i śmigłowca i przygotowaniu tego statku powietrznego do lotów w warunkach zimowych. Powiemy też o śniegu lub lodzie zalegającym na drogach startowych lub lądowiskach, drogach kołowania, które to mogą mieć znaczący wpływ na bezpieczeństwo wykonywania lotów, kołowania, startu, lądowania. Powiemy też o temacie typowo śmigłowcowym, jak strumień podwirnikowy w śmigłowcu może wpłynąć na bezpieczeństwo wykonania lotu śmigłowcem, podlotu śmigłowcem, startu i lądowania. Powiemy też o zjawisku whiteout, flatlight. Powiemy też o tym, jak zalegający śnieg może utrudniać ocenę odległości przy podejściu do lądowania, zarówno na samolocie, jak i na śmigłowcu. I jak możemy sobie z tym poradzić, w jaki sposób możemy korzystać z punktów odniesienia wybranych przez nas, czy to na drodze startowej w postaci kontrastowych chorągiewek, czy to na lądowiskach. W każdym razie, żeby mieć świadomość sytuacyjną tego, że ma to duży wpływ na bezpieczeństwo. I dodatkowo jeszcze króciutko powiemy, na co zwrócić szczególną uwagę podczas briefingu meteorologicznego w warunkach zimowych. Zaczynając od początku, przechodzimy do śmigłowca, nie za, do śmigłowca samolotu. Mamy statek powietrzny. Ten statek powietrzny nie zawsze znajduje się w ciepłym hangarze. Może się zdarzyć coś takiego, że zostawiamy go na noc, bądź zostawiamy go w trakcie dnia. Przychodzimy i nie zwrócimy uwagi na to, że jest konieczność odlodzenia tego statku powietrznego. Bo gdzieś może być pokryty szronem, lodem, czasami ciężko zauważyć, szczególnie gdy na przykład mamy wykonać lot w nocy. Tutaj mamy takie ładne zdjęcie Cessenki, która wylądowała tuż po locie właśnie w warunkach marznącego deszczu. Tak wygląda szyba. Ja tam byłam na pokładzie, niestety, tego samolotu. Ku przestrodze mogę powiedzieć, że w komunikatach meteorologicznych w danym dniu nie było warunków oblodzenia. Wpadliśmy z kolegą w locie szkolnym na taki właśnie marznący opad. Na początku myśleliśmy, że jest to bardzo silny deszcz, który przesłania nam widoczność z przodu w kabinie. Natomiast okazało się, że jest to właśnie w przeciągu, nie wiem, szacuję około 5 minut, do takiego właśnie oblodzenia doszło. Pamiętamy, że jeżeli chodzi o śmigłowiec, jeżeli takie oblodzenie by doszło, oblodzenia szyby na śmigłowcu, nie jesteśmy w stanie wylądować tym śmigłowcem. Pamiętamy, że nie każdy śmigłowiec, znaczy większość śmigłowców używanych przez General Aviation nie posiada ogrzewania przedniej szyby, która oczywiście była stosowana w starszych śmigłowcach, na przykład Mi-2, gdzie można było sobie włączyć AZS-em i ten lód, tego lodu się pozbyć. Jest skuteczna, znaczy skuteczna. Można też wykorzystać pełny nadmuch na szybę i ogrzewanie na maksimum w śmigłowcu. Wtedy można trochę spowodować, że ten lód zejdzie. Jeżeli oblodzenie w powietrzu będzie duże, będzie tak szybko narastał ten lód na szybie, że mamy utrudnione lądowanie. Oczywiście są różne sposoby
próby podejścia do lądowania, jeżeli mamy zalodzoną szybę, można podejść do zawisu, można patrzeć w bok, może niektórzy odsuwają szybkę boczną, jeżeli mają w śmigłowcu. Można też otworzyć drzwi, żeby się uratować i patrzeć z boku, wylądować. Nie jest to łatwe i może prowadzić to do wywrócenia śmigłowca lub twardego, niekontrolowanego przyziemienia. I tutaj właśnie na tej CSM-ce dokładnie tak my zrobiliśmy, że otworzyliśmy, akurat w samolocie było to możliwe, otworzyliśmy szybki boczne i w ten sposób wylądowaliśmy. Króciutko chcieliśmy Wam też przypomnieć o tym, że w warunkach zimowych na samolotach i śmigłowcach, które posiadają gaźnik, może wystąpić to groźne zjawisko, o którym każdy pilot na pewno wie i pamięta, ale w zimie musimy sobie to szczególnie uzmysłowić. To jest zjawisko oblodzenia gaźnika. Nie będziemy się nad tym dzisiaj długo rozwodzić. Oddzielny można by było na ten temat wykład zrobić. Trzeba pamiętać. Raven 1, jeżeli chodzi o śmigłowiec, najbardziej popularny Robinson w Polsce. Cessenki małe. Inne też samoloty, które posiadają gaźnik. Bardzo na to zwracamy uwagę. I przy okazji też chcieliśmy zaapelować o to, żebyście zwracali uwagę na to, w jaki sposób jest użytkowane też zimą paliwo, jaki jest to rodzaj paliwa. I że jednak ten rodzaj paliwa ma bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo, a szczególnie podczas eksploatacji w warunkach zimowych. Jeszcze jest zagrożenie dotyczące latania na przykład na dwóch typach śmigłowca Robinson. Ktoś lata cały czas na Robinsonie Raven 2, gdzie nie ma oblodzenia, nie ma gaźnika, więc nie ma co oblodzić. A czasami może zdarzyć się, że wsiądzie okazjonalnie na śmigłowiec Raven 1, gdzie trzeba pamiętać o tym gaźniku. Osoba niezwyczajna jest do używania i do otwierania podgrzewu gaźnika przy podejściu do lądowania na małej mocy, gdzie to największe zagrożenie jest oblodzenia tego gaźnika, więc tego nie zrobi. Oczywiście Robinson wymyślił automatyczne otwarcie ogrzewania przepustnicy ogrzewania gaźnika. Niemniej jednak trzeba o tym pamiętać. I czasami nawet ludzie, którzy latają na Ravenie jedynce całe lato, jeżeli nie mają zwyczaju stosowania tego, można łatwo zapomnieć i można się kupić, bo gdzie moc największa będzie potrzebna do lądowania podczas przejścia do zawisu, nagle możemy nie mieć tej mocy i katastrofa murowana. Dużo jest przypadków właśnie takich lądowań w terenie przygodnym, zapobiegawczych, w momencie, kiedy doszło do tego oblodzenia gaźnika, dlatego pamiętajmy, kiedyś było taka fajne przysłowie, od października podgrzew gaźnika. I tutaj tej wersji się trzymajmy. Na razie mamy zimę, więc podgrzew gaźnika używamy cały czas. Tutaj mamy kolejny właśnie temat związany, bardzo ważny, związany z warunkami zimowymi. To jest utrata orientacji przestrzennej. Do niej może w różnych warunkach atmosferycznych dojść. Mogą to być w warunkach letnich, wiosennych i jesiennych, na przykład mgły, zamglenia. Natomiast jeżeli chodzi o zimę, dochodzi jeszcze wpływ pokrywy śnieżnej, wpływ właśnie opadów śniegu, które bardzo mocno ograniczają nam widzialność. I dlatego musimy pamiętać, że tą utratę orientacji przestrzennej na pewno dużo bardziej możemy się jej spodziewać w warunkach zimowych niż na przykład w warunkach letnich. I tutaj tylko tak króciutko chcieliśmy zaznaczyć właśnie taki podział w sumie w opracowaniach anglojęzycznych o tej utracie orientacji przestrzennej, że jest to właśnie takie nieświadome, kiedy pilot sobie nie zdaje całkowicie sprawy z tego, że utracił tą orientację przestrzenną. To jest takie jakby brnięcie w warunki atmosferyczne gorsze, do przodu, do przodu, do przodu i nie zahamowanie na odpowiedniej granicy już, nie zawrócenie, nie skorzystanie z tego planu B, który zawsze powinniśmy mieć. Możemy też oczywiście kontrolowanie w jakichś tam warunkach szkolnych też, powiedzmy, obniżyć sobie tą orientację przestrzenną i właśnie w takich warunkach wejść w taką utratę i z niej w jakiś sposób się wykaraskać. No i oczywiście możemy też świadomie wejść i musimy na to zwracać uwagę przy jakichś tam próbach, powiedzmy, podnoszenia naszych kwalifikacji. Też przestrzegamy przed tym i próbach nawet z osobami doświadczonymi latania w warunkach o obniżonej widzialności. Oczywiście jak najbardziej jest to, powinno się to próbować, trenować, ale robić to bardzo świadomie, do granicy, tej granicy nie przekraczać, starać się
dochodzić tylko do granicy bezpiecznej i zawsze wrócić. Dlatego, że może się nawet osobom bardzo doświadczonym zdarzyć, że niestety z tego nie wyjdą. Z utratą orientacji przestrzennej to jest taka zasada. Co powinniśmy wiedzieć, na pewno nas nie zaskoczy. Jeżeli jesteśmy przygotowani na lądowanie przy pokrywie śnieżnej, pamiętajmy, że może się zdarzyć sytuacja, że podchodzimy, ładne słoneczko, pogoda milion na milion, widzialność, podchodzimy, nagle nam sypie śnieg i jesteśmy zaskoczeni. Zaskoczeni, bo nagle widzialność nam spada. Tutaj jest przykład takiej widzialności. Oczywiście tu jeszcze są jakieś punkty orientacyjne typu drzewa, jeszcze daleko, jeszcze takiej dużej spadku widzialności nie ma. No ale pamiętajmy, że bądźmy przygotowani na to, że za chwilę może być, żeby to przewidzieć, że za chwilę może wejść się w podmuch wirnika nośnego i wydmuchać ten śnieg i ograniczyć tą widzialność. I czasami ta orientacja, bardzo szybko tracimy tą orientację, bo nie jesteśmy przygotowani. Czasami ten śnieg nierówno nam podwieje z jednej, z drugiej strony. Śnieg się przemieszcza z lewa na prawo czasami i nie mamy punktu odniesienia i tracimy, nie wiemy, w którym miejscu jesteśmy. Latając jeszcze na Robinsonie, który nie ma sztucznego środka położenia drążka, możemy bardzo łatwo wychylić nieświadomy drążek i wywrócić śmigłowiec. I tutaj właśnie przy okazji tej utraty orientacji przestrzennej chcieliśmy też wspomnieć o doświadczeniu, które powinniśmy po pierwsze nabyć w lataniu w takich warunkach zimowych, a potem nawet i to doświadczenie refreshować. Czyli tutaj kolega, właśnie obiecałam, że na tym wykładzie powiem o tym, dlatego że kolega na dyżurze na HEMS-ie powiedział mi, kolega Pająk, witam. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Powiedział mi właśnie o takim bardzo fajnym zwyczaju z wojska. Super temat, że na początku, kiedy w wojsku wychodziło się na loty śmigłowcowe i samolotowe, na początku, kiedy tylko pokrywa śnieżna zaczynała, że tak powiem, zaistniała w danym roku, cała ekipa pilotów miała zrobionego refresha z latania w zimie. Czyli jakieś 3 starty i lądowania, manewry i tak dalej. I powiem Wam, że mnie to urzekło, dlatego że w zasadzie, szczerze powiedziawszy, takie coś powinniśmy my sobie sami wprowadzić jako te nasze ograniczenia takie osobiste. Jako dobry zwyczaj. Tak, jako dobry zwyczaj, jako dobrą praktykę lotniczą. Dlatego że jeżeli nigdy nie wykonywaliśmy takich lotów, to na pewno fajnie by było z osobą doświadczoną, czy to z instruktorem, czy z kolegą, koleżanką o większym doświadczeniu, które ma doświadczenie w tym lataniu zimą, wykonać taki lot na samolocie. Zobaczyć, jak ten samolot się zachowuje na pasie startowym oblodzonym. Zobaczyć, jak przede wszystkim wygląda nagle ziemia, gdzie w troszeczkę gorszej widzialności niebo nam się łączy z ziemią. Wszystko jest białe. Wtedy możemy właśnie utracić orientację przestrzenną. Zupełnie inaczej wygląda świat, który jest pokryty śniegiem z powietrza, z lotu ptaka, a szczególnie kiedy warunki atmosferyczne nie są, nie mamy, powiedzmy, tak jak Sylwek powiedział, właśnie tej widzialności milion na milion i słońce nam nie świeci. Musimy na to bardzo dużą uwagę zwrócić, dlatego przestrzegamy, zalecamy, polecamy, żebyście po pierwsze na pewno odbyli taki lot, jeżeli nigdy nie lataliście w warunkach zimowych z kimś bardziej doświadczonym. A jeżeli mieliście przerwę roczną lub dwuletnią, bo wcale nie musi być co roku dużych opadów śniegu, zróbcie sobie małego refresha. Pamiętajcie, że może się zdarzyć sytuacja, że ktoś latał tylko w warunkach letnich, jesiennych, nawet zimowych, ale nigdy nie spotkał się z pokrywą śnieżną, bo zimy są jakieś, są, czasami trwają 10 dni, śnieg jest tylko na przykład 10 dni i nie mamy możliwości akurat w tym czasie wykonać. I może parę lat minąć i człowiek nie będzie miał styczności z lataniem zimą, więc korzystajmy z tego, jeżeli jest możliwa, jest statek powietrzny, jest instruktor, który chętnie poleci, wykorzystajmy ten zasób i zróbmy taki lot treningowy sobie. Króciutko zjawisko whiteout, flat light. Polecam w literaturze anglojęzycznej bardzo dużo opracowań. To, co my znamy, jest to zjawisko meteorologiczne, polegające właśnie na takim otoczeniu białą poświatą, które powoduje, że tracimy punkty odniesienia. I bardziej groźne jest to zjawisko white out,
Troszkę takim mniej groźnym jest zjawisko flaplight, ale naprawdę na to trzeba zwrócić uwagę. To jest podczas lotów zimowych, pojawia się takie zjawisko i naprawdę trzeba zwrócić na to uwagę, żeby było bezpiecznie, żebyśmy wiedzieli, zapoznali się z tym zagrożeniem. I teraz może ja króciutko powiem o tych najważniejszych. Wytypowaliśmy takie najważniejsze punkty, na które musimy zwrócić uwagę podczas startu i lądowania samolotu, najpierw w warunkach zimowych. To jest po pierwsze to, co już mówiliśmy o tym, o wyborze punktów odniesienia. Jak sobie można z tym poradzić na lądowisku? Na lądowisku możemy sobie poradzić przy drodze startowej poprzez wystawienie chorągiewek kontrastowych do podłoża, czyli w zimę czarnych. Białe chorągiewki kompletnie, które bardzo dobrze sprawdzają się latem na zielonym pasie trawiastym, absolutnie nie sprawdzą się zimą, więc o tym musicie pamiętać, żeby ocenić prawidłowo odległość od ziemi podczas wyrównania samolotu, wytrzymania, my musimy mieć punkty odniesienia. Przy całkowicie białej pokrywie, pamiętajmy o tym, nie będziemy w stanie ocenić odległości od ziemi. Następnie musimy pamiętać też o tym, że możemy wejść w poślizg. Samolot, tak samo jak samochód, jeździ kółeczkami po ziemi, może w każdej chwili wpaść w poślizg. Co nam grozi? Grożą nam bandy utworzone ze śniegu podczas odśnieżania drogi startowej. Zawsze możemy w nie zjechać. Bardzo rozsądną metodą na to, żeby uniknąć tego, jest rozważenie w ogóle wykonania lotu zimą na drodze startowej, gdzie są bandy ze śniegiem, dlatego że prawdopodobieństwo, że skręcimy niekontrolowanie takim samolocikiem po lądowaniu albo nawet podczas startu i wjedziemy w taką bandę, praktycznie nie zależy to od nas, ani od naszego stopnia doświadczenia i umiejętności. Dodatkowo jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę na to, w jakim stanie technicznym są utrzymane te drogi startowe i to wszystko, czy my bezpiecznie jesteśmy w stanie tym samolotem przekołować po grudach śnieżnych, czy nie uderzymy śmigłem na przykład o taką jakąś grudkę zalodzonego śniegu. Na to trzeba naprawdę bardzo uważać i na to zwrócić uwagę. Oczywiście, jeżeli chodzi o śmigłowiec, to pamiętajmy to, co powiedziałem przed chwileczką, że przed lądowaniem zróbmy sobie taki briefing w głowie, co może nas zaskoczyć i co może się za chwilę wydarzyć. Jeżeli lądujemy w miejscu i wiemy, że ten śnieg jest świeży albo dopiero co padało, pamiętajmy, że musimy podejść z małą prędkością zniżania. Czyli podchodzimy do zawisu, najlepiej wyższego zawisu, punkty odniesienia sobie już wybieramy, te bliższe punkty odniesienia, nie robimy tych dalekich punktów odniesienia. Najlepiej sobie podejść do jakiejś czarnej, czy tam czarnej chorągiewki, o której tutaj już Gosia mówiła. Ewentualnie może być, jeżeli lądujemy gdzieś na jakimś podwórku, za stodołą, gdziekolwiek, bo śmigłowce można wszędzie wylądować. Starajmy się znaleźć jakiś obiekt, który kontrastuje ze śniegiem. I łapiemy ten obiekt i powoli obniżamy ten zawis śmigłowca aż do lądowania. I wtedy pamiętajmy, że nie ten obiekt ma być praktycznie po skosie w dół, w zasięgu wzroku, że nawet jak dużo śniegu zacznie nam sypać dookoła, my musimy pilnować tego obiektu cały czas i obserwować ten obiekt i względem niego utrzymywać położenie śmigłowca. Oczywiście najlepiej, aby to był jakiś obiekt liniowy, krótka, nie wiem, jakaś belka, ogrodzenie, ale nie zawsze to może się trafić. Ważne, żeby było coś, czego możemy się złapać i tego trzymać. Ja teraz tylko powiem tak wtrącę, że czasem szkoda mi jest, jak podchodzę do lądowania eurokopterem na dyżurze tego strażaka, który stoi w tym śniegu, ale on jest takim pięknym punktem odniesienia, że po prostu cieszę się, że on tam stoi, dlatego że z eurokoptera jednak bardzo duży wydmuch jest spod wirnika i ciężko jest wylądować w takiej na zaśnieżonej powierzchni. I ci strażacy jak zawsze nam bardzo pomagają. Pamiętam, jak jeszcze lataliśmy kiedyś na Sokole, latałem w górach, tam z goprowcami, to pamiętam, że ratownik
cały czas tłumaczył, żeby, i takie nasze szkolenie też było, żeby śmigłowcem, oczywiście nie polecam teraz tego, żeby robić, ale uczył nas, że mamy śmigłowcem, nosem śmigłowca dotknąć brzucha ratownika, że ma być na taką odległość, że mamy podlecieć, żeby cały czas go widzieć, bo on stoi w tym miejscu sprawdzonym i w tym miejscu sprawdzonym możemy wylądować. Nie 50 metrów przed nim, albo 30 metrów przed nim, bo na pewno tam nie wiadomo, co tam jest. A to miejsce, które on sprawdził, to jest akurat sprawdzone. Bardziej to chodzi o to, że jest na tyle blisko, że nawet jak kurzyło tym śniegiem, to zawsze go widzieliśmy i względem jego sylwetki trzymaliśmy zawis tego śmigłowca. To jest jeden sposób. Pamiętajcie, że jeżeli za szybko podchodzimy do lądowania i za duże zniżanie, miejmy na tyle zapas tej mocy, wyliczony wcześniej, ewentualnie mniejsze opadanie, żeby można było odejść do góry. Żeby nie było, że nasza próba odejścia wiąże się z tym, że nam obroty wirnika spadną. Żeby zawsze był ten zapas mocy na odejście i poczekanie trochę wyżej, jeżeli nam za bardzo kurzy. Oczywiście też jest sposób na lądowanie z prędkością, szczególnie gdy mamy jakiś wiaterek czołowy, podchodzimy z czołowym wiaterkiem. Podchodzimy z prędkością, oczywiście nawet wystarczy idącego człowieka, no może trochę szybciej, podchodzimy i ten cały pył, ten cały śnieg, który akurat podnieśliśmy do góry, zostaje z tyłu za śmigłowcem. Pamiętamy, że nie wisimy wtedy długo, tylko podchodzimy i od razu lądujemy. Ale to jest dla osób, które mają już większe doświadczenie, którzy wiedzą, jak to szybko postawić śmigłowiec, żeby nie w tym pośpiechu nie doprowadzić, że śmigłowiec wywrócimy na... I jeszcze podstawowa rzecz, że mamy sprawdzony teren. Że możemy szybko go posadzić, a nie to, że musimy zbadać teren jeszcze. Pamiętajmy o polądowaniu, o łagodnym opuszczaniu dźwigni skoku, gdyż nie wiemy, co tam jest pod spodem. Ciężki śmigłowiec, wiadomo, że tą warstwę śniegu przełamie, ale może być pod spodem nierówny teren i może być przechylenie śmigłowca zbyt duże i możemy wrócić śmigłowiec. Jeżeli chodzi o lekki śmigłowiec, na przykład Robinson, może się zdarzyć coś takiego, że ten lód jest taki, znaczy nie lód, śnieg jest tak pokryty taką warstwą lodu, która jest jakby taką skorupą i opuszczając dźwignię skoku powoli, może się zdarzyć, że nagle nam na jednej płozie pęknie ta skorupa śniegu i nagle nam się śmigłowiec przechyli, my zaczniemy reagować i możemy go wywrócić. W tym czasie może nam płoza podejść pod tą warstwę lodu, będziemy chcieli odrywać szybko i nagle wyjdzie, że nam śmigłowiec się przytrzymał jedną płozą i nie możemy wystartować. Jeżeli latamy jeszcze, ważna rzecz, bo parę osób, i zauważyłem na egzaminach, jak robimy egzaminy, zauważyłem, że parę osób ma taki zwyczaj, nie wiem skąd się wzięło, przy uruchomieniu śmigłowca Robinsona, że trzyma jedną nogę na dwóch pedałach, żeby pedały w neutrum trzymać. Ja zawsze powtarzam, że muszą być trzymane nogi na dwóch pedałach, żeby w razie czego mieć możliwość zareagować i skorygować utratę kierunku. A na Robinsonie jest to bardzo ważne, gdyż jeżeli lądujemy, przylecimy śmigłowcem na jakiś zaśnieżony, oblodzony teren, może się zdarzyć, że tak jak tu w tym przypadku, może się zdarzyć sytuacja, że rozgrzany silnik, będziemy chłodzić, śmigłowiec włączali, rozgrzeje nam ten lód. Lód rozpuści się, pójdziemy na godzinkę, lód z powrotem zamarznie, płozy zamarzną, trzymamy jedną nogą te pedały i okazuje się, że po jakimś czasie od uruchomienia znów silnik nagrzewa podłoże i nagle nam puszczają te płozy, nie ma żadnej przyczepności, a mamy jedną nogę, którą trzymamy dwoma pedałami, nie mamy możliwości zareagować szybko na utratę kierunku i kończy się obrotem 360 stopni, bo nawet takie przypadki były. Jeżeli chodzi generalnie o w porównaniu do latania śmigłowcowego latanie samolotowe, to oczywiście na szczęście w tym przypadku poprzez to, że na samolotach no, musimy mieć sprawdzone miejsce do lądowania, jest to pas startowy zwykle przygotowany, szczególnie jak my sobie jeszcze go sami przygotujemy właśnie tymi chorągiewkami, punktami jakimiś odniesienia, będzie on na przykład odśnieżony, to odpadają nam te problemy, które tutaj są związane w lataniu śmigłowcowym z tym, że lądujemy w miejscach, które są nieznane, niezabezpieczone w jakiś sposób wcześniej. Natomiast na samolotach no, musimy pamiętać o tym, że jednak ta powierzchnia, stan techniczny tej powierzchni drogi startowej, czy płyt postojowych, czy dróg kołowania
ma bardzo duże znaczenie, dlatego że my kołujemy kółkami po tymże podłożu. To tak samo jak samochodem. Musimy na to uważać, musimy pamiętać, że możemy właśnie wpaść w poślizg, też oczywiście właśnie o tych bandach, o których już mówiliśmy, śniegu. I tutaj teraz tak płynnie przejdziemy na nasze zakończenie już naszego wykładu do takiego krótkiego wspomnienia o tym briefingu meteorologicznym, który powinniśmy robić w czasie warunków zimowych. Jakże różny on jest od na przykład warunków letnich. Ja przychodząc na dyżur w miesiącach, kiedy jest ciepło, są to letnie miesiące, warunki powiedzmy późno-wiosenne, wczesno-jesienne, sprawdzam głównie na przykład stronę z radarami pogodowymi. Bo wtedy zastanawiam się nad burzami, jak to wszystko przechodzi, jakie są opady. W momencie, kiedy teraz przychodzę na dyżur, pierwszą stronę, którą oglądam, to jest oblodzenie. I chcielibyśmy Was zachęcić do tego, żebyście naprawdę bardzo dużą uwagę na to zwracali, bo już nie muszę nikomu mówić o tym, że jeżeli jedziemy samochodem na lotnisko i na przykład używamy płynu do spryskiwacza z alkoholem, no to takiego cuda póki co w tych małych naszych samolotach i śmigłowcach latających w General Aviation no nie mamy tej instalacji przeciwoblodzeniowej. No nie jesteśmy w stanie, widzieliście tą cesenkę, jak oblodziła szyba. Nie podejmujemy wtedy w ogóle lotu. Jeżeli mamy takie warunki na ziemi, wiemy, że zawsze z każdym metrem do góry będzie gorzej, będzie ta temperatura spadała, co najwyżej może być jeszcze większe oblodzenie. Jeżeli widzimy tutaj na stronie awiacji, w zakładce oblodzenia i mamy tutaj mapę zbiorczą, a dodatkowo możemy sobie naszą wysokość wrzucić od 0 do 450 metrów nad poziomem gruntu. Sprawdźmy sobie, jeżeli występuje takie oblodzenie jak tutaj o tym kolorze bardzo fioletowym, jest to bardzo silne, groźne oblodzenie, jeżeli tutaj się znajdujemy w tym zakresie, no to musimy na to zwrócić uwagę, że może powinniśmy sobie ten lot po prostu zwyczajnie odpuścić i nie lecieć wtedy, dlatego że może to się bardzo źle dla nas skończyć. Pamiętajcie, że tu jeszcze jest coś takiego, że różne oblodzenia, można tutaj podejrzeć, różne oblodzenia na różnych wysokościach i zobaczyć, że może jest to oblodzenie na przykład na jakiejś tam małej wysokości 450 metrów do 750 metrów, gdzie wyżej na przykład tego oblodzenia może nie być, żeby też wiedzieć, mieć tą świadomość, jak gruba jest ta warstwa, która lodzi, bo dla pilotów, którzy latają na przykład statkami powietrznymi, które nie mają instalacji przeciwoblodzeniowej, a zdarzy się, że przypadkiem wpakowali się w chmury, to żeby wiedzieli, że zawsze plan B, żeby był. Jeżeli wiem, że jest ta warstwa oblodzenia bardzo, bardzo gruba, to jeżeli wejdę w chmury, to już nie ma wyjścia stamtąd, bo nie ma instalacji przeciwoblodzeniowej. Jeżeli mamy piloci samolotów z ZIF-em i na przykład śmigłowców, to jest możliwość zawsze wyjść, uciec, bo wiemy, gdzie tego oblodzenia nie ma. Więc to jest bardzo fajna strona dla wszystkich. I teraz jeszcze słuchajcie, króciutko dla przypomnienia, bo my bardzo dużo już o tym mówiliśmy, ale ponieważ też właśnie na egzaminach, na jakichś tam różnych szkoleniach stwierdzamy, że jednak no jest to taka trochę wiedza tajemna, to o tym przypominamy, żebyście pamiętali o tym, jak różnie widać właśnie burzę śnieżną i burzę letnią na radarach pogodowych, co wynika. I tutaj właśnie jest też na kolejnym slajdzie jest właśnie pokazane, my to już pokazywaliśmy kiedyś na szkoleniach, jest właśnie tutaj z tego właśnie odwzorowania burzy śnieżnej, to co było widać z bloku budynku, bo to było tutaj w Warszawie, przy Okęciu. I króciutko przypomnienie o tej odbiciowości radarów pogodowych. Dlaczego tak jest? Dlaczego tą burzę śnieżną widzimy mniej? Czy to na radarze na pokładzie statku powietrznego, czy to na radarze pogodowym, który mamy tutaj na pogodynce. Generalnie to wynika z tego, że z odbiciowości, że mamy suchy śnieg i suchy tutaj grat, ma dużo mniejszą odbiciowość. Jak wiemy, jak działa radar pogodowy, że musi wiązka polecieć, odbić się od czegoś i wrócić i wtedy mamy wynik, nam daje w postaci odwzorowania, to jeżeli znamy zasadę działania, wiemy, dlaczego się tak dzieje. Dlatego my zachęcamy cały czas, słuchajcie, do podnoszenia kwalifikacji, do uczenia się, do czytania, do cały czas do szkolenia się, do słuchania różnych właśnie takich, jak my tutaj, krótkich wykładzików,
Dlatego, że to podnosi Wasze kwalifikacje, a podnoszenie Waszych kwalifikacji, podnoszenie wiedzy, podnoszenie Waszej świadomości na temat niektórych spraw powoduje, że nasze latanie jest bezpieczniejsze. I na koniec już nasz standardowy slajdzik, żebyście pomyśleli o tym IQ naszym, safety. Żeby być zawsze bezpiecznym. Żeby latanie. Być bezpiecznym. I my to standardowo oczywiście mówimy dlatego, żebyśmy nie musieli potem po nikogo latać, żebyśmy mogli siedzieć, smażyć placki na tych bazach. Pamiętajcie o nas zawsze. Latajcie bezpiecznie. Dziękujemy bardzo.